Cześć wszystkim, znowu Pony 7. To jest dalszy ciąg Arcanum, przypowiedź o maszynach i magii. Okej, kontynuujemy eksplorację kopalni Czarnej Góry. Tak, Czarnej Góry. Jakkolwiek by to nie brzmiało podobnie do czegoś z prawdziwego życia. Okej. Tam są panowie. Nie mam do nich najlepszej widoczności. Ale tak, przez to ich paroma mamy ognia. Z kulami ognia należy uważać, ponieważ można, ponieważ jest friendly fire, więc można jak najbardziej ranić swoich kulą ognia, więc stosować na większą odległość. Monis. Okej. Idziemy dalej. I wypatruję w poszukiwaniu tych kamiennych panów, ponieważ nie chcę z nimi walczyć całą drużyną. Okej, to było krytyczne pudło, broń puszczona, broń uszkodzona, ale jeszcze moja katana się trzyma. No bo je pieśń z diamentem. No ładnie. Okej. Ci panowie z łukami nie są zbyt celni. Okej. To będzie bolało. Więc bolało mam na myśli... bolało nasze bronie. 61. 56. Okej, to jemu jeszcze nie najgorzej poszło. Sorry, ekwipunek. 68. Okej, dobra, jeszcze się trzymamy. Na tym poziomie jest chyba najwięcej tych kamiennych przeciwników. Później nie będzie ich już aż tak dużo. No, kolejna pułapka. A wiecie co, wyleczę się tą miksturką. Nie chcę, żeby... Dzięki temu oszczędzę Virgilowi trochę trzymałości. A i tak mikstur jeszcze znajdziemy. Trochę, co najmniej. W tej kopalni, więc dobra. Tutaj wszystko przebadane. Zostało tylko iść tędy. Te krzaki są irytujące. Myślę, że śmierć to dobra kara za te skrzeki. Dobra. Spójrzcie tego na tego pana. Nie wygląda na to, że się opala, wygląda na to, że nie żyje. No cóż, pomyliłem się. O, okej, zwój wyjścia, zwój wyczucia ukrytego. Ten drugi zwój bardzo się przyda, ale notatka. Zobaczmy, co ten pan naskrobał przed śmiercią. Przeszukaj dokładnie opuszczone kopalnie klanu Czarnej Góry. Każde niepowodzenie, jak to w Zamglonej Skórzach, zostanie surowo karane. GL. Ciekawe. Czy my już się spotkaliśmy z tym inicjałem? Chyba nie. Ciekawe, kto to może być. Okej, oczywiście. Więc ręka również tutaj szperała. Kurczę, dosyć szybcy są. Ruda żelaza. Mech. Nie potrzebuję więcej tego. Co do tego zwoju wyczucia ukrytego. On się nam przyda, ponieważ pozwala nam wykrywać pułapki. Mogłem już jego użyć, aby unikać tych co złośliwszych pułapek, ale wierzcie mi, na tym poziomie jeszcze nie ma dużo pułapek. Na wyższych poziomach będzie dużo pułapek. Wtedy nam się te czary bardziej przydadzą. Więc dobra, ruszamy dalej. Wow, tyle sztufu. Ale nic z tego nie biorę. Znaczy, nie wszystko, ponieważ nie jestem technologiem i to nie jest potrzebne. Tylko by mi zagrać cały ekwipunek. Przy pierwszym podejściu w grze zbierałem wszystko, cokolwiek znalazłem. I wierzcie mi, mój ekwipunek prędzej czy później wyglądał jak bajzel totalny.
Postacie poruszały się z minimalną prędkością, więc... It is done. Sure. I'll do it right away. Na szczęście uczę się na błędach, więc... Okej, okay, czy to jest tylko jeden pan? Zdało mi się, że tu były dwa. Wróca masa. Okej, okay. Jest tylko jeden, to piesek ubierz go. Ale szybki jest, skoro pies nie może go dogonić. Tak lepiej. Połowę życia nam zjadł psowi tylko za to, że... What is it that I murdered? Tylko za te ataki. How can I help you? It's about... Więc dobrze, że nie atakował psa, tylko mnie. Czy próbował. Dobra. Wygląda jak zbrojownia, czyli ulubione miejsce wszystkich poszukiwaczy przygód. Mechaniczne rękawice. Brzmią fajnie. Wezmę sobie. Co my tu jeszcze mamy? Niezidentyfikowany młot i sprzęt optyczny. Młot wezmę, sprzęt optyczny też wezmę. Magnus, nałóż to sobie, już śmiesznie wyglądał. I te rękawice. O, zaraz sobie zamienił. Sporównajmy. Mechaniczne rękawice. 5, 7, 15. 5, 7, 15. Więc znacznie lepsze. Więc to mu się przyda. Ty, Virgilu, potrzymaj sobie ten młot. Ale tylko trzymaj. Ponieważ nie zidentyfikowaliśmy go. Ciach. Łuk pirotechniczny. To jest pierwszy schemat. Znaleźliśmy w grze. Ponieważ schematy w tej grze, większość schematów się uczy tutaj. Na to ucząc się schematów zwiększamy poziom naszego aktualny stopień. Biegłość, tak. Więc do czego jest potrzebna tam biegłość? Biegłość jest potrzebna do znajdowanych schematów w grze. Nie mam co z nim robić, więc się go równie dobrze nauczę. I teraz mam ten schemat w pirotechnice. Tutaj. Ale i tak go nie mogę uczyć, ponieważ moja biegłość jest za mała. Musiałbym podszkolić pirotechnikę, gdybym chciał to zrobić. Więc samo znajdowanie schematów jeszcze nic nam nie daje. Jest sposób na obejście tego, który nie wymaga wydania ani jednego punktu zdolności, ale wymaga wydania olbrzymiej ilości kasy. Mianowicie w Uniwersytecie Taranckim można kupić książki odpowiedzialne za odpowiednie dziedziny technologii i trzymanie tych książek w ekwipunku zwiększa naszą biegłość. Więc nakupując odpowiednio dużą ilość książek możemy sobie skonstruować wszystko co chcemy. Ale nie potrzebujemy tego, więc... Łuk pirotechniczny. Kto by potrzebował czegoś takiego? Dobra. Poczekajcie. A jak zwykle ściągnę ogień. Mój dzielny pies. Okej, wrząca masa. Nie bij psa, nie bij psa. O. Okej, wiecie co? Czytam grę. Ponieważ to nie było najlepsze posunięcie. I jednak wbiegniemy tam całą drużyną i to zrobimy w trybie walki turowym. Ponieważ ten pan jest niebezpieczny. Dobra. Krzywda mu nic nie robi, więc ja mam jeszcze... Okej, okay, mogę sobie jeszcze trochę pomachać. Wow! 3 punkty zdrowia, nie najlepiej. Zrównie dobrze mogę go krzywdzić. Dobra, mam ten sztylet, nim mógłbym machać, ale co tam? Sztylet maga i będziemy go krzywdzić. Krzywda. Okej, okay, poszło znacznie lepiej. Nie chciałbym teraz stracić psa. Z naszym dobrym kompanem. Dobra. A jak wy tam trzymacie się z bronią? Okej, okay, jeszcze jakoś się trzyma.
Twoja też jeszcze jakoś się trzyma, więc nie jesteśmy aż w takiej złej sytuacji. Moja zbroja... Wow. Zbroja praktycznie jest już do wyrzucenia. Okej, to pewnie ta sama notatka co wcześniej. Wiecie co? Wezmę sobie jego zbroję. Już jej nie potrzebuję. KP6, ochrona przed obrażeniami. Troszkę gorsza, ale jest. Ale jest. To jest duża zaleta. Okej, zwoje wyczucia ukrytego przyda się. Przydadzą się wszystkie zwoje wyczucia ukrytego, jakie możemy znaleźć. Ale że ta masa nie zostawia po sobie nic fajnego. Okej, dzięki Wychill. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. No to idziemy w psie objęcia miłości. Ten patriarcha będzie niebezpieczny. Co mu zasadzimy ognistą kulę? No, tak lepiej. Tak, nie wasowaliśmy po nim. Tak, ten patriarcha trochę był wytrzymały. Zobaczmy o poziom. Co teraz będę robił? Wow, patrzcie. Wskaźnik charakter jest prawie wymaksowany. Nie wiedziałem, że jestem aż tak dobry. Okej, percepcję dalej mam niską. To pewnie przez jedną z tych blizn, które dorobiłem się pewnego dnia. Wezmę sobie mniejsze uleczenie. Ponieważ jak już widzieliście, zdarzają się sytuacje, że jesteśmy na głodzie. Na głodzie wytrzymałości, więc będę pomagał trochę Virgilowi w leczeniu drużyny. O, i cały czas zapominam o tarczy ochronnej, więc w starciu z tym magniakiem, jakbym rzucił tarczę ochronną na wilka, to myślę, że sam mógłby sobie z nim poradzić. Nie musiałbym uszkadzać broni reszty towarzyszy drużyny. Okej, dobra. Spóźniony refleks. No to podskoczyła mi trochę... Ty nadal tylko 69%, też 68% chyba podskoczyło z 65%. Niewielka różnica. A cóż. Może nauka wyższych czarów, lepszych, więcej zwiększa? A może nie. Nie jestem pewien. Okej. Ten poziom. Bez tego ani rusz. Czego za chwilę się przekonacie. Okej, parę szczurów. Co my tu mamy? Jakąś beczkę? Nic ciekawego. Trochę zielska, niech sobie pozbierają jak chcą. Tak. O właśnie, pułapki! Pułapki wszędzie! Przyjemny basik, musicie przyznać. To było właśnie większe uleczenie. Widać, Virgil się go nauczył właśnie. Okej. Więcej tych panów. Jak tam moja zbroja nowa? Okej. Jest aż tak ciężko uszkodzona. Widzicie, mnóstwo pułapek wszędzie. Problem jest taki, że tylko my wykrywamy pułapki. Reszta naszej drużyny nadal napotacza się wszędzie. Gdzie się da. Okej, tu już nic więcej nie ma. Pułapka, oczywiście, wszędzie pułapki. Virgil już nie ma many, więc użyję tej miksturki. Okej, mamy chwilę wytchnienia, ponieważ mój czar się skończył. Więc już mi się nigdzie nie śpieszy. Jak włączę czar, on nie trwa zbyt długo, więc wtedy chcę przejść jak największy kawałek terenu. Ale na razie się skończył, więc nie musimy się na razie śpieszyć. Okej, maść lecznicza. Magnus, trzymaj. I cóż, troszkę sobie poczekam.
Nasz Virgil troszkę wyzdrowieje. Znaczy wyzdrowieje, odzyska trochę energii. W sumie mam trochę tych plotek. A czemu by ich nie użyć, skoro już je mam. Okej, okay. Ciach, idziemy dalej. Tak, wszędzie pułapki widzę. Aha. Nie miałeś zwoju? Niedobrze. Byłem ci bardziej wdzięczny, gdybyś miał zwój. Pani ma zwój? Ma zwój, dziękujemy. Pułapki wszędzie. Ok, jakiś wytłumiacz mentalny. O, jakiś młot. Przyjrzymy się mu, kiedy nie będę się śpieszył. Okej, okay. To pewnie więcej pułapek. Wow. Topór wspomagany. Prawda śliczności. Okej. Okay. Dam je Magnusowi, kiedy nie będę się śpieszył. Tutaj skrzynka. Czy tutaj coś jest jeszcze? Oprócz pułapy. O! Półogr bandyta. Duży pan. Nie stosuje dużo uników. Aha. Spryciła. Czy półogr miał może jakiś zwój? Tak wiem, płonne nadzieje, ale... O, miał zwój. Dobra. Zbroja uszkodzona znowu. Dobra, mamy chwilę wytchnienia. Magnusie, przyjmij ten oto topór. O, spodoba mu się. Szansa na krytyczną porażkę 0. 5 do 18, zmęczenie 3 do 11, szybkość mała. No cóż. Ale po to spodobał mu się, więc niech trzyma. Hełm. Oddaj to. Hełm ci się bardziej przyda. To jest hełm techniczny, więc nie chciałem brać tego samemu. Ok. Młot dobrej jakości. Dużo zmęczenia, mało obrażeń. I średnia szybkość. Dam Virgilowi. Ale nie jest lepsza od tego miecza, który obecnie ma. Cóż. Wytłumiacz mentalny. Cóż to jest? To jest pewnie coś z zielarstwa. Nie. O, jest z chemii. Żrący kwas plus cud umysłu. Szukasz przewagi nad wrogim magiem. Wytłumiacz mentalny powstał specjalnie dla ciebie. Dzięki zmieszaniu kwasu i cudu umysłu otrzymasz potężną broń, którą stępisz siłę woli przeciwnika. Posiekasz go na kawałki, podczas gdy on wciąż będzie się zastanawiał nad najprostszymi czarami. Haha. Tak. Pewnie to tak działa, że obniża siłę woli maga. Bez odpowiedniej siły woli pewnie nie będzie mógł rzucać czarów. Pewnie tak to działa. Ok. Dobra. Virgil, trzymaj to. I używaj. Niach. Powodzenie. Niepowodzenie. 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 O, trochę mu się dało. Udało. Ok, dobra. Udało mu się, ale zużył wszystko, więc i tak będę musiał maści użyć. Wybacz, Virgil, ale maść jest skuteczniejsza niż twoje godne pożałowania zdolności lecznicze. Okej, okay, dobra. Save. Kolejny zwój. Jedziemy dalej. Tak. Tak się ładują w pułapki. Ludzie. Trochę złota. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Okej, dobra. Teraz pójdziemy w górę. Tutaj byliśmy. Nie. A, patrz jak się zaczaił. Dobra. Swój, fajnie. Przyda się. Coś do zebrania. O, tutaj są rzeczy do zebrania. Prawdziwy slalom. Gwiezdny rubin. Wow, ładnie wygląda. No, o tym ja mówię. To się przydało. No dobra. Mamy trochę zapasów, więc już się nie martwimy, że nie będziemy mieli maści dla Magnusa. Okej. Okay. Czy mam tam widoczność, żeby im zasadzić ognistą kulę? No, porozbiegali się.
Czy tutaj trafię? Nie mam widoczności. No, ładnie. Chociaż trochę pouszkadzaliśmy otoczenie. Okej, okay, okej, okay, ale trafiłem tylko dwóch przeciwników, więc whatever. Dobra, podbiegnij tutaj. Okej, okay, co? No nie chcę, aż tak krytycznie dużo, żeby się przyjmować tym, co robią. Tak, w tych drzwiach chyba mamy impas. Ale wiecie co? Wykorzystam to, żeby poleczyć trochę. Nie. Nie zdążyłem już. Virgil już wszystkich poleczył. Trudno. Ktoś mnie atakuje. Gdzie? Kto mnie atakuje? Nie widzę. O nich chodzi? Okej, skończył mi się zwój. Zaraz będę musiał użyć kolejnego. Ale lepiej użyć jednego z tych zwoi, niż potem troszczyć się o naprawianie zbroi. I tak będziemy musieli się troszczyć o naprawianie zbroi, ale troszkę mniej. Okej. Moniz. Pracowicie wszystko zbieramy. Już się sporo wzbogaciliśmy od kiedy tu weszliśmy, więc jest fajnie. Okej, dobra. Tam było jakieś wyjście, ale ja mu się przyjrzymy za chwilę. A mówiąc za chwilę, mam na myśli w następnym odcinku. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku, cóż, zjedzamy tutaj. Idziemy do tego wejścia i schodzimy na kolejny poziom tych kopalni Czarnej Góry. Tak. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i na razie.